wystarczy. Odrobina w lewo i w końcu uda mi się trafić w księżyc. Tak się cieszę, mistrzu. Wyłącz to, Romeo. Dajemy ci ostatnią szansę, żebyś oddał nam ten teleskop. Intruz w pobliżu. Intruz w pobliżu. Dzięki, widzę. Hej, czy to nie jest ten nasz ciekawski kameleon? Szkoda, że się spóźniłeś. Patrz, jak będę rysował moją piękną twarz na powierzchni księżyca. Super gecko siła! Wow! Co jest? To tylko ja i moja super gecko siła! Mam skaczący warsztat i robota. Nie mam mowy, żebyście wy, słabe usze, mnie powstrzymali. Nie macie szans. Lepiej słuchaj. Rozkojarzenie cię było tylko pierwszą częścią planu. Druga część to moje wsparcie. Tego się nie spodziewałeś. Co, Romeo? Współpracujecie teraz z Luną? Bo ona chce cię powstrzymać tak samo jak my. Zostaw księżyc w spokoju, Romeo. Jest mój. Nigdy! W takim razie przyszedł już czas na trzecią część naszego planu, Luno. Robi się. Atak błyskotkowy! Hej, zatrzymaj ją, robocie. Nikt nie ucieknie mojemu lunopromieniowi. Nawet ty, robocie! Potwierdzam. Teraz ćmy oraz Luna, Romeo i jego robot są już zajęci. Więc czas na kolejny krok mojego planu. Super gecko siła! Mam go! Nie wyceluję mojego lasera bez teleskopu. Okej, koniec z tą zabawą. Cio! Zmykać ćmy! Hej! Lepiej was dogonić! Warsztatem. Odzyskaj teleskop, robocie! Na to już za późno. Super kudu prędkość! Już! Nie rozumiem. Nie rozumiem. To niemożliwe! To koniec, Romeo. Lepiej odsuń się od naszej siedziby, Luno. Kiedy tylko drzwi się otworzą, to wejdę do środka, a wy zostaniecie. Cofnij się, albo dostanie się błyskawicy! Wspaniale, ćmy! Kotboy, Sovella! Ćma zablokowała drzwi! Nie zamknął się! Brońcie wejścia, aż je zamknę! Aha! Nie pójdzie ci tak łatwo, Luno! Super Sovi wiatr! Mam tu wasz cenny komiks w pizza śledzie, więc jeśli nie chcecie, by coś mu się stało, to lepiej zostawcie mnie w spokoju. Ach, nie, dobra. Ale kto lata tym czymś? To ja! Świetnie, Gekson. Kotboy, pomóż Sovelli i ja zajmę się Luną. Sio, sio! Sami tego chcieliście, pizza kluski. Pożegnajcie się ze swoim komiksem. Nie! Super kuto skok! O nie! Jesteś zbyt ciężki! Nie utrzymam cię! Dzięki, Gekson! Nie ma sprawy! Miałeś szczęście! Ale teraz zostawiliście drzwi szeroko otwarte! Znowu was mam, pidża kluski! Zapomniałaś o czymś? Tego wlotu do naszej siedziby. Teraz mogę cię wypuścić! Tak! Ja ci też pokażę różne triki. Wow! Tak! Czy nie powinniśmy raczej szukać tego balonu? Na moje kocie wąsiska! Co on pokazuje? Sovi wzrok! Tam! To Luna! Na śliskie śledź... Coś mi się wydaje, że dalej pójdę pieszo. Widzieliście, jak świetnie mi poszło? Przyglądaj się, Sovello, i może nauczysz się kilku trików. Trików? Prawie spadłeś. Tak, ale super mina nie idzie, co? To moje latanie może naprawdę nam pomóc. Twoje latanie? Nie zapominasz, że ktoś tu już potrafi latać? No chodźcie już. Może obydwoje pomożecie latając. Ślicznie wam wyszło, ćmy.
To koniec latania dla tych wszystkich beznadziejnych dzieciaków. Teraz ten księżycowy balon jest tylko mój! Wy zostańcie tu na czatach. Podlecę tam na hulajnodze i odbiorę jej ten balon. To wcale nie będzie takie proste. Spokojnie, Sovello. Zostaw to wszystko mnie. Z moim lataniem to bułka z masłem. Serio? Hej, nie kłóćcie się! Może to ja odzyskam balon dzięki Super Gecko kamuflażowi. Kamuflaż jest super, ale nie aż tak jak moja hulajnoga. Patrzcie! Posłuchaj, Luno! Oddawaj ten balon! O, pojawił się nasz Kiciuś! Chciałbyś odzyskać balonik? Bardzo proszę, możesz go sobie wziąć! Wszystko gra! Ogarniam! Kamuflaż to świetny plan, ale potrzebujemy do tego twojego gecko śmigu. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Już za chwilę będę miał dla was nową dostawę jajek pizza, fujki. Nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie to znieść. Romeo niczego nie czuje, bo siedzi w swoim warsztacie. Chciałabym móc siedzieć teraz w gecko śmigu. Dalej, Gekson, zabierz nas tam. Ale nie potrzebujemy go, ponieważ... Gekson! Co ty wyprawiasz? O nie, to kolejna porcja jajek! Wpadłem na pomysł! Co? Jak to ma zatrzymać tę jajkoplagę? Właśnie tak! Spokojnie, pozbędę się tego zapachu dzięki mojej super gecko sile! A, to idealny obiad! Wiem, mam jeszcze gorzej. Musimy cię jak najszybciej oczyścić przy pomocy jego śmigowej fontanny. Czemu nie powiesz, gdzie on jest? Bo chyba go gdzieś nie zgubiłeś, prawda? Nie, wiem, gdzie jest. Tylko że... Bo ja wiem, jak zatrzymać Romea. Czas, żeby zaczął martwić się, że dostanie wielkim jajkiem dinozaura. To największe jajko, jakie w życiu widziałem. Psucio Mat załatwi to jajko tak, że się nie pozbierają! Gekson, stój! Nie rzucaj tym jajkiem! Wcale nie zamierzam, ale może się wycofa, jeśli będzie tak myślał. Właśnie tak, zieloniasty! Idealnie! O, co za ohyda! Widzę Lunę! Użyj szponu, Sovello, żeby złapać mikrofon. Szpon? Jak tam, mam? Użyj tego. Ej! Tak! Ha! O, jest cały? Wy pidze śledzie, zepsuliście mi mój złoty mikrofon! To wszystko wasza wina! Zepsuty? To przeze mnie. Teraz nikt nie obejrzy Jaydena Houstona. Nie słuchaj jej. Ona w ogóle nie powinna zabierać tego mikrofonu. Tak, ale nie powinnaś mi pozwolić latać Sovellotem. I nie powinienem brać niczego, co mi dawaliście. Przykro mi, że zaczęliście rywalizować o bilet. Zmuszaliśmy cię, żebyś wybrał między nami. Wybacz, Sovello. A ty mnie. Nie chcę iść, jeśli nie możesz. Wszystko dobrze. Najważniejsze jest to, żeby odzyskać ten złoty mikrofon. Czas być bohaterem! Nawet jeśli jest zepsuty, to mikrofon wcale nie jest twój, Luno. Oddawaj go! Nawet jeśli się zepsuł, to wciąż jest złoty i błyszczy. Jest mój! 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 Sovello, kiedy my zajmiemy się ćmami, ty odbierz Lunie złoty mikrofon. Popatrzcie tu, ćmy! Na pewno mnie nie złapiecie! Super Gecko kamuflaż! Moja kolej! Super Gecko prędkość! Sovello! Łap złoty mikrofon! Teraz! Ha? Pomagasz mi?
Dzięki, mały ninjalutku. Trzeba było ci pomóc, kiedy prosiłeś. Ha! Zawsze trzeba pomagać, gdy ktoś ma problem. Wybacz. Czas być bohaterem! A teraz, jeśli mam was stąd wypuścić, mówcie, jak dostać się do waszej siedziby. Co? Nigdy. He? Co? Uwolniłeś się? Tak, nocny ninjo, i nigdy nie przejmiesz naszej siedziby. Nigdy, broni jej kotboj. Znaczy, że to ty wypuściłeś tego kiciusia na wolność, prawda? Super kota skok! Berek! Oj, głupiutki ninjalutki. Sam powstrzymam te pizza śledzie. Przyklejacz! 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 Uważajcie! Przestań mu w końcu pomagać, ty mały ninjalutku! Superko, to prędkość! Mam cię! To niesprawiedliwe! Wy, Pidża Belsi, zawsze musicie mi wszystko zepsuć! Kotboj, a co ty robisz? Pomagam. Bohater zawsze pomaga. Nawet ninja. Oj, chyba możesz mieć rację, mały ninjalutku. Powinienem podziękować. Ruchy ninjalutki. To chyba pożegnanie. Ten ninja boss wygląda naprawdę super. A co jeśli nie dam rady? Uratujemy cię, Gexon! O! Już dobrze, Gexon, jestem! O! Ha! Na kocie kłębki utknąłem! Pomocy! Gexon, musisz nam pomóc! Na żarłoczne żaby! Jestem wam potrzebny? Tak robią przyjaciele! Przyjaciele sobie pomagają. I to właśnie dla mnie robicie. Tak! Dlatego teraz ja zrobię dla was to samo. Czas być bohaterem! Gekko-śmigowy atak ogona! Tak! Super Gekko-siła! Co ty wyprawiasz w rednia, jaszczurko? Skoro nie mogę mieć ninja busa, to załatwię sobie jeden z pijamersowych pojazdów. I będzie ninjo czarny i ninjo niebieski. Kotboj Sovella! Podróżcie mi! Już lecę, Gexon! Na, 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 na. W końcu wolna! Hej, nocny ninjo! Troje współpracujących pijamerców pokona ciebie i ninjalutki. Pijamersi, już! Super, go to prędko! Zostawcie go! Jest mój! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój!
A gdzie Cameron? Nie! Wydaje się, że w tym całym byciu silnym, to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gexon, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja ludki, brać go! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. Co? Stop! Cię! Mnie! Wspaniale, ninja ludki! Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gerson! Nic ci nie jest? Nie! Ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy. Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem! A ja mam już plan! Rozejrzałam się tak, jak mówił Gexon i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekłutą piłkę plażową. Chodźmy! Posłuchaj, to wcale nie jest takie proste. To bez znaczenia. Muszę dogonić Sovellę i się z nią pogodzić. No! Mój pterodaktyl! Na moje kocie wąsiska! O nie! Kontroler! Ha! Teraz mogę odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka. Trzymaj się, kotboj, pomożemy! Sovello! Sovello! Pomocy! Robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Musimy tylko działać razem. Kibasy są okej, ale nie tak śmieszne bez maleńkiego kotboja. Hej! Może powinienem zmniejszyć was, ninja ludki? Przestań! Nie wiesz nawet, które guziczki przyciskać. A ty nie możesz trzymać zmniejszacza węża. Właśnie, że mogę! Nie! Właśnie, że tak! Wasz czas już się skończył! Oddajcie ten zmniejszacz, złoczyńcy! Zmniejsz tę przemądrzałą marudę! A wy łapcie jaszczurkę, ninja ludki! Ratuj! Zaraz was zmniejszę, pijamersi! Zostawi wzrok!
Juhu! Jestem duży! Super Gecko siła! Tak! Ninja ludki, łapcie zmniejszać! Będzie dobrze, Sovello. Złapaliśmy cię. Cowboy? Gekson? Przepraszam. Chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację. To gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem! O! Musimy jakoś wydostać Sovellę z tej piłki. Trzeba ją przebić. Może jakimś... naprawdę dużym, spiczastym czymś. Może masz ten, który stoi przed muzeum? Gekson, poturlaj piłkę. Cowboy, idź przodem i nim kieruj. Gdzie są te nieznośne pidża śledzie? Tędy, trochę w lewo. Uważaj! Na lampę. Wracaj do mnie! Nie! Hej, dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej... Lunomagnes jest zbyt silny! Już wiem! Musimy współpracować! Gekson, użyj gekosiły! Cowboy, użyj kota prędkości! A ja użyję super sobiego wiatru! Pidża Mercy! Bezużyteczny grab! A teraz przebijmy tę lunopiłkę! Super Gecko siła! Lepiej poturlajmy ją najszybciej jak się da! Jasne! Co wy wyprawiacie? Powoli. Wspaniale! Wiedziałem, że dasz radę. Tak? Trzeba było spróbować. Tak! Śmi! Puszczajcie mnie wy, pidżak kluski! Koniec tego dobrego, Luno. Tak! Mamy twoją Luno-deskę, więc nie ukradniesz już więcej prezentów. Oj! To niesprawiedliwe! Nigdy nie mam prawdziwych świąt! Jestem zupełnie sama. Co? Czyli Boże Narodzenie spędzasz samotnie? Ale to naprawdę smutne. Hej, może spędzisz resztę Wigilii razem z nami? Z wami? Tak, w końcu musimy oddać te prezenty i przystroić choinkę. Pomóż nam! I razem spędzimy gwiazdkę. Co ty na to? Okej, chyba... To wskakuj! Uratujemy Boże Narodzenie! A tobie coraz lepiej idzie latanie na lunodesce, Gekson. Dzięki. Kiedy już załapałem co i jak, jest super. Naprawdę nam pomogłaś, Luna, więc oddajemy ci twoją deskę i magnes. Okej. W takim razie pewnie już sobie pójdziecie, więc dla mnie to już jest koniec świąt. Czekaj, jeszcze nie idziemy. Mamy coś do zrobienia. Na pędzące lodowe piórka. Dwie małe pidże kluski na drodze sobie leżą. Dwie małe pidże kluski nic więcej nie powiedzą. Gekson, mam już plan. Czekaj, ja mam lepszy plan. Na
żarłoczne żaby! Wygralibyśmy, gdybym wcześniej zawalczył o mój plan i użył moich własnych supermocy! Czas być bohaterem! Super Gecko Chwyt! Wykonajmy mój plan! Wy możecie mi w tym pomóc, rozbijając jak najwięcej lodu na torze Romea. Gotowi na lodowy bilard? Hej, plan Gecksona może zadziałać. Chodźmy, rozbijmy nieco lodu. Te pidżakluski właśnie rozbijają mój piękny lodowy tor. Przez was mogę jechać tylko prosto. A teraz Romeo zobaczy, jak należy poruszać się na lodzie. Super Gecko Chwyt! Ha! Dzięki Super Gecko Chwytowi jestem lepszy na lodzie od ciebie! Życiu! Mój nowy wynalazek jest genialny! Tak! Więc nie ma mowy, żeby któreś z was, wy nieznośne pidża śledzie, mnie pokonało! Zobaczymy! Dalej, Gecson! Nie dogonisz mnie! Super Gecko Siła! Romeo! Tak! Kwiatki? Nie mamy żadnych! To nie problem! Super kot prędkość! Nie ważcie się wytykać mnie palcem! Miałyście robić to, co wam każę! Jak? Łamcie ich! Dobra, pidża Mercy, przyszedł czas zabrać motyle do domu! Delikatnie. Cześć, motylki. Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy. Patrzcie na moje kolory, motylki. Chodźcie, chętnie wam pokażę. Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie, lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, motylki! Dziękuję! Co? Mój Luno Magnes się zaciął? Stop! Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, ćmy? Czekacie, ćmajdy! Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne robale! O! Hej, ćmy! Też z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli! Tak! Obiecuję, że będę dla was miły! Nie, 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 nie! Teraz już nikt mi nie będzie pomagał! Hej, normalnie prawie zrobiło mi się jej żal. Dobrze, gramy? Gramy! Niech najlepszy superbohater wygra. Patrzcie, jak ja wspaniale latam. Ładnie, ale spójrzcie teraz na mój Super Gecko Chwyt. To nic w porównaniu do mojego Super Koto Skoku. Hej! Ej, hej, to niesprawiedliwe! Na, 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 na! Ha! Już czas wypuścić kota z worka! Super koto prędkość! Super Gecko Siła! Hej, to też niesprawiedliwe! Super koto skok! Ha! I tak się właśnie wygrywa. Moje super triki na pewno były najlepsze. W życiu! Ja byłem o niebo lepszy! To ja wygrałem! Tak się składa, że to ja byłam najlepsza. Wygrałam! Znowu! Nikt nie może się ze mną równać. Sovella zwycięża! Ha? Gecson? Codboy? Codboy! Puszczaj nas! O nie! Luna ich złapała!
Gdybym nie próbowała z nimi rywalizować, bylibyśmy tu razem. Hej! Czas być bohaterem! Drużyna A zwycięża! Tak, Pidże Kluski? Popatrzcie sobie, jak szybko moje ćmy przynoszą mi łup! Posłuchaj, Luno, twoje ćmy są dobre, ale z pewnością nie są na tyle silne, żeby przynieść największą z zabawek, wielkiego T-Rexa! Co? Banał! Po prostu będą współpracować i go przyniosą.